witam. Prezentuję mój rewolwer Remington 1858, kaliber 44, lufa 8 cali. Ja ten rewolwer miałem przez ostatnie 4 lata naładowany z kapiszonami, leżał u mnie w szufladzie, tak na wszelki wypadek, ponieważ jeszcze była pandemia, w związku z tym nie było okazji do strzelania, w związku z tym on leżał aż 4 lata. Zdecydowałem się teraz wystrzelić te wszystkie 6 komór, żeby zobaczyć, czy on jeszcze po tym czasie strzela. No, okazało się, że bez żadnego problemu wystrzelił 6 komór, także teraz go będę ładował, bo chciałem sprawdzić, jaka jest siła przebicia desek drewnianych przy ładunku 2 gramy prochu, praktycznie bez żadnej przebitki. Sypię do każdej komory po 2 gramy prochu, które są już wcześniej odmierzone. Dobrze. Tak, teraz na wszelki wypadek daję przebitki 2 mm, tak aby nie było ryzyka odpalenia sąsiednich komór, na wszelki wypadek, mimo że stosuję zawsze jednak. No zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to się zmieści, te kule. Może się nie zmieści. Dobrze, zobaczymy. Kule weszły. Ale to trzeba było użyć dużej siły na tej prasce i 2 to niestety musiałem troszkę podciąć nożem, żeby nie wystawały, ale ta niektóre inne z kolei dobrze, więc teraz trzeba jeszcze posmarować smarem. Można nie stosować w ogóle żadnej przybitki. Ja to daję ze względu bezpieczeństwa, żeby na wszelki wypadek jednak
nie odpaliły sąsiednie komory, bo to wtedy nie byłoby zbyt wesoło. No, a smar nie zaszkodzi, również nie pozwala na odpalenie komór. Dodatkowo, poza tym smaruje lufę, więc jest lepiej. No tak, to teraz powinno to wejść. Dobrze. Bęben jest już założony. Kręci się, ok. Dobrze. No to teraz trzeba założyć spłonki. Nie zawsze to idzie łatwo. Ja zawsze ładuję 6 komór. Niektórzy uważają, że należy ładować 5 komór, a szósta, że powinna zostać dla bezpieczeństwa niezaładowana, ale uważam, że to nie ma żadnego sensu, dlatego że Remington już wymyślił taki patent dawno, dawno temu, gdzie można ustawić bęben pomiędzy komorami tak, żeby kurek opierał się na takim wycięciu. O, tutaj są takie wycięcia wokół, żeby się kurek na takim wycięciu opierał i wówczas nie ma możliwości odpalenia, na przykład jakby rewolwer upadł na kurek, nie może odpalić żadna komora, po prostu nie ma takiej możliwości. To już to zabezpieczenie już wymyślił Remington i nie ma tutaj sensu. Nie ma tutaj sensu, dobrze, już są założone wszystkie spłonki, jeszcze je trochę poprawię, żeby nie wypadły. Nie ma tutaj sensu jeszcze tracić jedną komorę dla bezpieczeństwa. Dziękuję. To już byłoby wszystko w tej chwili. Będzie trzeba pójść, wystrzelić, zobaczyć, jaki będzie efekt z taką ilością prochu. Jedna deska przebita całkowicie, a druga deska jest mniej więcej na głębokość około 2 cm. Deski mają po 3 cm grubości. Tak. Deski mają 3 cm, czyli około 5 cm. Tych desek zostało przebitych.
Deski mają po 3 cm. Jedna została całkowicie przebita. Proszę bardzo. O. A druga, w drugiej siedzi kula na głębokości. Na głębokości około 1,5 cm plus średnica kuli to jest 20 mniej więcej 5 mm, czyli razem weszło w te deski na 5,5 cm 25, no tak, 5,5 cm to będzie 5,5 cm razem. Taka jest siła przebicia w deski sosnowe. Jak widać, ten rewolwer to nie jest zabawka. Ma siłę przebicia współczesnej broni i tak jak niektórzy twierdzą, że to nawet kurtki nie przebije, że to właściwie jest niegroźne, to nie jest prawda. Trzeba z tym bardzo uważać, trzeba być bardzo ostrożnym, bo to jest prawdziwa broń. Także 5,5 cm deski sosnowej przebitej kulą o kalibrze 45 tak naprawdę, bo wprawdzie mówi się, że rewolwer ma kaliber 44, ale to jest mierzone tak mierzono kiedyś, kiedy w wielu rodzajach broni nie było gwintu. W tej chwili się inaczej mierzy i tak naprawdę to jest kaliber 45, ale to nie jest istotne. To jest po prostu broń, która jest niebezpieczna i trzeba z tym bardzo uważać i być ostrożnym. Dziękuję.